Doszło dzisiaj do zgonu 16-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Prokurator oczywiście z uwagi na charakter czynu oddał się na miejsce zdarzenia, gdzie pod jego nadzorem zostały przeprowadzone czynności. Mówimy tutaj o oględzinach, o przesłuchaniach, o zabezpieczeniu monitoringu wizyjnego, który utrwalił przynajmniej znaczną część zdarzenia. Na chwilę obecną ustaliliśmy tyle, że sprawcą jest 16-latek, wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wiemy, że ofiara to także 16-latek, również wychowanek tego ośrodka. Z tego powodu, że jest to osoba, która nie ukończyła lat 17, całość materiałów zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze działania związane z osobą zatrzymaną. Jeżeli sąd przyjmie kwalifikację prawną, która pozwala przeprowadzić postępowanie karne co do osoby, która ukończyła lat 15, a mamy do czynienia ze sprawcą 16-latkiem, więc sprawcą, który ten warunek spełnia, to sąd może dojść do wniosku, że istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania karnego przez prokuraturę i skierowania normalnego aktu oskarżenia. Jeżeli taką decyzję sąd podejmie, to prokurator takie czynności będzie wykonywał. Jednak oczywiście tutaj decyzja należy do sądu. Rodzinnego. Sądu rodzinnego oczywiście. To co ustaliliśmy teraz, mogę powiedzieć, że to nie była bójka. To był rzeczywiście, doszło do kontaktu fizycznego pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. W następstwie tego kontaktu fizycznego jednorazowego doszło do zgonu.